Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to jest trzeci odcinek z serii Outlast. Zapraszam bardzo serdecznie. Kurde, takie drzwi wywalił, dobry jakiś... Sprawdzę sobie w moich notatkach, czy tutaj się nic nie pojawiło nowego. Wygląda na to, że nie. Daylight. Gdzie by tu pójść? Okej, zrobiło się jeszcze gorzej niż przedtem. I teraz na dodatek jest jeszcze... Mega ciemno. Więc idziemy na dół. Może... O, no właśnie. Jeśli musi już iść. Fuck you. Dobra. Przydałoby się... Okej, widzę szczelinę. Nie. Jeżeli chcecie sobie to przeczytać, to sobie zapauzujcie filmik. Ja to tylko tak przelecę szybciutko wzrokiem. Okej. Strasznie dużo tam widzę. O! Kurde, nie wiedziałem nawet, że tam jest korytarz. Nie chcę tam iść. Na razie... A, okej, tu się i tak nie da pójść. Czemu muszę chodzić tam, gdzie jest najciemniej? No, ale trudno. Who's there? Ta moja kamera musi akurat teraz pieprzeć. Trzeba ją przeładować szybko, póki nic się nie dzieje. Coś widać? Chyba nikogo nie ma. Aha, okej, czyli trzeba włączyć jakieś pompy, żeby wróciło światełko. Jakie mam być drogi? Tędy. Tędy. I tędy. Dobra. Idziemy od lewej. Nothing. Mi się okaże, że tylko jedne mogą być. Pump room! Proszę bardzo. Chyba tego szukałem. O, bateria. Of course. Give me that. Alright, jest pierwszy buton.
to nie było takie złe. Oh shit. Co? Dobra. Będziemy powoli szli. Kurde, taki chudzielec, a wywalił drzwi. No w sumie nie są jakieś mega mocne te drzwi. Okej, poszedł sobie. I to były te drzwi zamknięte. Idziemy tutaj. Znajdę sobie jakieś miejsce do ukrycia się. Okej, tutaj się skryję. Podejrzewam, że też przylezie. Teraz już nie. Jest. Jest. Okej, było blisko. A, tu są szafki. Pewnie miałem się schować do szafek. Do którejś z szafek. Ale ja ich nawet nie zauważyłem. Ale ta miejscówka, którą sobie znalazłem, wcale nie była taka zła. Chyba za często używam tej kamery, bo coś baterie mi lecą. Postaram się... Okej, wraca tu, wraca tu. Shit, oh shit. Oj, przeładowałem kurwa kamerę. Okej, poszedł sobie. Teraz musimy iść w te pędy. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit! Nie ma drzwi! Było blisko.
taka skradana, widzę ta gierka. Okej, tam sobie siedzisz. Masz gębę. Oh shit. Trzeba pójść teraz tam. Tam jest ten gość. Wyjdziemy tam. Oh shit. Na szczęście ci goście są tak samo ślepi w ciemnościach jak i ja. Ale za to słuch mają bardzo dobry. Akurat jak potrzebuję więcej materii, to one się pojawiają. Bardzo mi się to podoba. Nie no, kończy się akurat teraz Electric Room. A tutaj? Aha, to jest ta ściana. Dobra, czaję, o co chodzi. Czyli idziemy do Electric Room. Tam te dwa guziczki włączone. Czy tutaj można iść? Oczywiście, że nie. Bez noktowizora, chciałem powiedzieć. Tutaj chyba droga wolna. Pierwsze co, baterie, zauważyłem. Okej, jest jeszcze jedna bateria. Tu widzę szafkę. Szafki. W sumie nawet dwie. Podejrzewam, że w razie czego. Dobra. Idziemy. Profilaktycznie się schowam. Bo muzyczka jest jakaś nietęga. Rację, że ktoś sprawdzi to pomieszczenie. A
Ale czy będzie sprawdzał moją szafkę? Mam nadzieję, że nie. Szczęście sprawdził szafkę obok. Już jest odpowiedni moment, żeby stąd wyjść. Mam nadzieję, że tak. Jak on przeskoczył przez te wszystkie biurka? Nie mam pojęcia. Czyli jednak nie takie głupie, nie mogę powiedzieć, zombiaki, bo to są... Oh shit! Idzie tu? Idzie tu, idzie tu, idzie tu! Spadamy do szczęśliwej szafeczki. Włączę kamerę. Okej, chyba można już wyjść. Okej, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić komentarza i łapki w górę. Dzięki wielkie, trzymajcie się i pozdrawiam.